Kręci zaraz tą siwierą. Salam alaikum. Jak dzieła? Salam alaikum. Salam. Jak masz joba? Nie, nic nie na. Chcę chodzić bardziej. Cześć widzowie kochani, witamy w kolejnym odcinku dotyczącym naszego remontu mieszkania w Uzbekistanie, w stolicy Uzbekistanu, w Taszkencie. Jeśli jesteście ciekawi szczegółami odnośnie całego projektu, to polecam obejrzeć pierwszy odcinek z całej serii. A co ty mi ja mało w kino pokazał, nie? Czop, ja wczoraj rozmawiałem z chujnym i właśnie mi pokazał, prawdą w dwóch miejscach pokazał, to co, blę. Tylko sobie ja pokazał, jaką muszę paskać z jedną. On tam kamerę postawił i idzie to tak smusem i sam na kamerę smuli, tak? I popas Marii. Która botał, to bym pokazał. Dobra, jaki jest plan na dzisiaj? Powiedz. Teraz idziemy na bazar kupować maski. Bo widzowie kazali. Okulary. A drugie to jest, że musimy kupić klej i takie rzeczy do narzędzia do klejenia tapet. Bo zatopiliśmy sąsiadów i im dzisiaj zamieniamy, pracowniki też przyszli. Wszystko kupiliśmy, ale zapomnieliśmy o kleju, więc musimy dokupić klej. No i w sumie to chyba tyle. Aha, no i te maski, które kazaliście nam kupić. Nie wiem, było chyba kilkadziesiąt komentarzy dotyczących tego, żebyśmy kupili sobie maski do pracy tutaj. No, ale dobrze, dobrze. Tak trzeba. Widzowie kochani mają rację, trzeba dbać o bezpieczeństwo, więc idziemy na bazar, zrobimy szybkie zakupy i wracamy do roboty. No na początku podam, potem nagrywasz. Nie na odwróć. Dobra, widzę, szanowny, jesteśmy na bazarze. Zaczynamy od kleju. Dobra, klej kupiony, tak się nazywa. Podobno niemiecki. Ma niby wystarczyć na 40-45 metrów. Kosztowało 50 tysięcy uzbeckich somów. Czyli jakieś 15 zł. Taki coś do krojenia płyc. To kosztuje 80, 980 czy 800 par tysięcy powiedział. No i 70 dolarów, a my chcemy 1,20 m, nie? On kosztuje 1 200 000, 100 dolarów. Było też parę komentarzy odnośnie tego, dlaczego my kupujemy sprzęt tutaj dla tych naszych pracowników, czyli wujków Fary. Dlaczego oni nie mają swoich sprzętów, skoro są właśnie specjalistami, majstrami. Sprawa wygląda tak, że oni teraz pracują, w zasadzie od już dawna, od paru lat pracują po prostu dla firmy, która im dostarcza sprzęty, więc nie mają swoich sprzętów, albo są one już zniszczone sprzed wielu lat, więc no z tego względu parę rzeczy musimy dokupić. Ale spokojnie, to nie będzie nam zalegać, bo potem po remoncie mamy zamiar to sprzedać po prostu, nie? Widzowie szanowni, chciałbym wam też wspomnieć, że jakbyście byli zainteresowani. O, jakie fajne rzeczy. Chciałbym wam też wspomnieć, że jakbyście byli zainteresowani, to jest opcja wsparcia naszej inicjatywy remontowej, wsparcia naszego budżetu remontowego. Można to zrobić poprzez serwis Buy Me a Coffee. Oczywiście nie jest to nic obowiązkowego, kwestia jedynie dla chętnych, no ale żebyście wiedzieli, jest taka opcja. Link macie w opisie i w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Tutaj sprzedałem takie drzwi wejściowe tego typu, takie solidne drzwi, ale mają defekty, ale są bardzo tanie, bo 1 600 000. To jest ile? 500-600 zł? Chyba coś takiego. Gdzieś tu wam wyskoczy na pewno cena. No. Wyglądają fajnie, ale... Bo jak mówi, że mają jakieś defekty właśnie, nie? A tego typu? One już są bez defektów, kosztują 3,5 miliona, czyli jakieś 300 dolarów. Już z, no ze wszystkim, z zamkami i z zamontowaniem. Szerokość 1,20 m. Jakie to są chińskie, tak? Tak, chińskie. Całkiem fajnie. Dużo zamków mają. Dobra, teraz szukamy maski. Czyli w sumie najważniejsze, po co tutaj przyszliśmy. Ale my chcieliśmy w ogóle już za pierwszym razem kupić sobie takie maski, ale po prostu nie zdążyliśmy, czy zapomnieliśmy. W każdym razie był taki plan, no ale finalnie skończyliśmy bez tych masek, nie? Potem żałowaliśmy, bo byliśmy cali po prostu. Fara przez dwa dni, no ją tam bolało gardło, nie? Od tego syfu całego. Normalnie. Dobra, takie maski po 25 000 sumów.
Czy jakieś... Bitte iki talina yani. 8 zł, coś takiego. 5 to było 4 dobsze. A 5 to było 4. Mam nadzieję, że widz będzie zadowolony, kochany, że kupiliśmy maski i będziemy bezpieczni. Takie okulary 10 tysięcy. 3 zł. 3,20. To большой автобус втроем. Хоть побольше, покажи. Dobudowali, widzisz? No dobra, czyli sprawa wygląda tak, że będziemy tutaj tą ścianę likwidować, znaczy się część tej ściany. Tutaj gdzieś dotąd będziemy to likwidować. Czyli od tego zaczynamy dzień roboczy. Czas rano, ale sobie wyślę, nie wiem. Gdzie to tyle? To pylnie było tak. I kulisy muszą być. Nie, to chyba z kasy. No, to, że przez filtr można kulić. Dla zdrowia хорошо będzie. Przyszedł dziadek z mamą. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale kolo, ja przyjechałem po prostu. Czy jest sobie odbywiać? Tak. Czy kasiczki sobie to nie byli? Dobra, przyszedł ziomal zciągać tam plomby od wody. Od licznika wody. No z jest ludzie fachowe. Czy jak ona da się dziadek, to nam kiedy odbije, czy nie radę? Jak ona da się za jakimi madina? Plomby zdejmujemy, przyszedł pan urzędnik z urzędu. Lipa w ogóle, że jeszcze jeden będzie musiał przyjść, teraz się dowiedzieliśmy, nie? Bo ja one... nie wiedziałam, że gorąco woda osobna, zimno osobne jest. On tylko na zimno zdejmuje, na gorąco ktoś inny musi, inny urząd. No byliśmy wczoraj, czy to przed... wczoraj byliśmy? W piątek biegaliśmy, chodziliśmy. A, no to wczoraj biegaliśmy po urzędach. Kurde, pół dnia nam to zajęło, nie? I teraz gorąco jeszcze wody. No, i się okazało, że jeszcze nie wszystko załatwiliśmy. A to co byśmy szczęśliwi, nie? No. Dobra. Zdjął te plomby. Pracujemy dalej. Znowu ktoś przyszedł? Farik, kto to jest? Nie. A kiedy jest to w ogóle? Rozmowa z utrzymał? Chyba był poranek. Czy dawaj się pracowało? On mówił, żeby na dwa na raz nie robić, wiesz? Bo to jedno tam i ma matka jego chora. Że przepraszam, bo że proszę, żeby to z dwóch stron mówić, że siedzieć nie może, jak siebie nie słyszymy, nie? Bo to jest panelowe mieszkanie. Aha, czyli... Tylko po jednemu, kto da ci... A ta robota, ja nim robota, bo to jest silne, bo lepa mi tu na akustyczkę. No, to jest akustyka taka, wiesz, beton. A nim robota? Czyli widzicie, widzowie, znów nam zabraniają pracować. Na pełnej efektywności. Dobra,
Jaki jest stary? Stary się spadł, no tak umie. Chyba się czuję pierwsza. Tak, na złe się są. To ja sam na pani, nie wiem, jak się nie odpuszczę. Dobra, przyszli chłopaki od kładzenia tych tapet. Fara poszła ich skontrolować. Znaczy się ich skontrolować. Tam no, przypilnować, nie? Żeby wiedzieli, co mają robić i żeby sąsiadka czy tam sąsiad powiedzieli dokładnie, czego chcą, czego oczekują, żeby potem nie było jakichś przypałów, nie? Co, przyszli panowie od tego? Od tapet? No poszli, mało jest miejsca, wiesz, do klejenia, bo drzwi dużo jest. O nich łazienka osobna. Toaleta osobna, prysznic osobna, czy toaleta osobna. Jeśli tak u nas tak wchodzisz, na początku zrobili taką szafę, co u nas była, nie? Ona zostawia, tam jest drzwi. Ta liftowa jest ona, tak powiedz, malutko bardzo, wiesz? No. Mało jest miejsca, daliśmy. Będą kleili, musimy też kupić obiad. Jak sobie będziemy kupować, wiesz? I 500 tysięcy, dwie osoby będą kleili wszystko. Cały dzień, tak? No ogólnie wiesz, wysychać nie wiem, chyba też to czas ochrony, nie wiem, ale ogólnie tak. Jakieś 300 by nas to wyjdzie. No czyli w sumie trochę nie doszacowali, bo myślałem, że w 200 zł się zamkniemy, a wyjdzie najbliżej 300, nie? A wiesz, tak samo będzie z remontem? No. Szacujemy zupełnie inną kwotę, to samo już w końcu, nie doszacowaliśmy, wyszło więcej. Ale to, też tam pisaliście w komentarzach, że to jest normalne, że się nie doszacowuje i że zawsze wychodzi więcej niż się oczekiwało. Jak idzie w ogóle praca dzisiaj? Fajnie bardzo, szybko. Chyba dzisiaj wszystko zrobimy, to wiesz? Te ściany, co mieliśmy zamiar zrobić. Tak. I właśnie, jak widzicie, widzowie, sąsiedzi nie usunęli nośną ścianę. Oni Zdejmij trochę... maskę. Sąsiedzi nie usunęli nośną ścianę, co prawda trochę ją i tak otworzyli według mnie, bo teraz byłam u nich. Ogólnie wyszło trochę tak, że zasialiśmy trochę taki ferment, bo tak spojrzeliśmy, jak wtedy tam pierwszy raz u nich byliśmy. No. I wydawało nam się, że oni po prostu no, usunęli całą ścianę nośną, ale teraz tak było. Bo tak myśleliśmy, dlatego że dopóki nie dotknęliśmy tej ściany, bo ona jest taka gruba, myśleliśmy, że to jest też ściana nośna. Ale część z niej nie jest. Nośna. Część z niej nie jest, tak. Ona jest taka, tak jakby obramowanie to jest tak. To, a w środku nie jest pusty. No ogólnie wyszło tak, że trochę niepotrzebnie spanikowaliśmy, no ale w sumie sprawa dość istotna i się przestraszyliśmy, więc... No tak. W każdym razie nie zawalimy się na sąsiadów. No, jest wielce prawdopodobne, że się nie zawalimy. O, widzisz? No, taki właśnie. Ktoś, nie? No, oni coś takiego mniej więcej zrobili, nie? No, no widać, że tu drzwi były, a tu okna było. A my jak to zobaczyliśmy, to od razu stwierdziliśmy, kurde... No to zobacz, jak to jest grube, nie? Dwie cegły. No tak, no bo to jest takie grube, nie? Ale to właśnie jest takie grube, bo to były dobudowane cegły do tej samej grubości. No, tak. Widzowie, Fara coś takiego robi, bo liczy na to, że jak tak stryknie palcami, to się nagle wszystko będzie zrobione tak, jakby chciała, tak jak to jest na tych instagramowych, tych rolkach wszystkich. Ale póki co nie działa. Dawaj, spróbuj w łazience. Chyba się zepsuło. Dobra, zaraz wróci.
Stajmy. Nie, czasem, dobra. Panciacho? Dobra, widzowie, idziemy po obiad. Tym razem obiad sobie ogarniamy sami. Idziemy do tutaj okolicznej restauracji. Po co? Po plop. Przy okazji sobie przetestujemy, czy tam warto w ogóle przychodzić. Wujkowie przetestujemy, jak będzie niesmaczne, to nic na tym nie tracimy, bo to oni będą próbować, nie? Zakupy w sklepie budowlanym, tutaj okolicznym. Na koniec jeszcze sklep. Zwykły sklep. Potrzebujemy chusteczki jeszcze. Dobra, taką weźmiemy. A nie przyniosłeś? Ale chłopaki jeszcze są, nie? Te odtapać. Solone musimy kupić, tak zwane. Czyli taką kiszonkę. Laczki nawet tu sprzedaję. Skarpety. Takie rzeczy. Podoba mi się tutaj, bo ten plan jest miły. No miło, tak pan pyta, skąd jest nasz gość, a mówi, że z Polski, a dlaczego przyjechał i taki coś, a mówi, że jest moim mężem, nie? On mówi, aha, ale fajne, nie? Ja mówię, i co, i tam sobie tak jeździcie, coś, a mówi, no, że raz tam, no pytał ogólnie, wiesz, jak jest w Polsce, jak są ludzi. A nie masz wrażenia, że jest miły właśnie? No jest miły, no taki miły bardzo, taki, wiesz, no mówi przyjemno bardzo, z szacunkiem, fajnym. Polsce. Lima. Lima. To za co to jest baranina? Mega dobra, nie, wołowina. Dobra, nie? Okej? Zor. Mazza. Zostawiam cię na to pomazanie, więc idę na to pomazanie. Wracamy na obiad, a potem z powrotem do roboty. No, no, tu panele tu się nie spełnią. Myślałem, bilety. Polska, Uzbekistan, pakupajcie taką kasę tam. 30% na skidkach Nowego Roku. Ona niesiące tę ścianę. Fajną. Gdzieś w pracy wszystko wychodzi, nie? Ona nie jest, tylko ta góra, ten arka jest, a to nie. Tak, też się okazało, że tutaj właśnie myśleliśmy, że tutaj w tym, bo to jest salon, tak? Że ta przejście między no, tu jest cegła, to jest tu dobudowane. O, ale jak fajnie, kurde. To jest cegła, to nie jest miesiące. Generalnie byliśmy przekonani, że tutaj to jest jakieś tak, nie wiem, dziwnie zrobione, że to jest nośne, nie? Że nie można tego wszystkiego w ogóle likwidować razem z tym progiem. No ale jednak się okazuje, że można. Tak, tylko jest... tutaj możemy. No, tylko tutaj właśnie te boki nie możemy, nie? Betonowe. No, ale to jest ogólnie kozacka wiadomość dla nas, szczerze mówiąc, nie? Bardzo. Sprzątamy po obiedzie. Wracamy do pracy, ale jeszcze zanim to Farkianom powie, jakie nowości związane z kolegą, tam z kolegami na dole, nie? Co tapetują naszych sąsiadów zalany. Przyszedł już ten pan, który będzie mieszkał z żoną. Czyli, że nie ci aktualnie, co mieszkają nad nami, ten Ruslan z żoną, a jego brat przyszedł, ale bez żony. Bo 2 grudnia oni przeprowadzają się tutaj. I wiesz, mówi, że jest
takiego, o, taki coś, tylko tutaj. Taki odrobinka, nie? Bo oni taka jak dziura? Wydzierały tapety, wszystko jest ok, ale tu się tak rozwaliło i to on mówi, że to już kiedyś było, nie? Mieli takie coś w takim sensie, że to już było, widzi pan, my na to kiedyś nakleiliśmy i potem nam dół się odwalił. Ja mówię, że no ale rozumiem wszystko, tylko że ja nie odpowiadam za państwa ścianę. Państwo samo nakleili w takim, więc ja mówię, że... No i czego on oczekuje w związku z tym? W związku z tym oczekiwałam, żebym mu kupiła tam do szpakowania rzeczy. Ja powiedziałam, że no nie, ja nie zalałam. Zalałam wam tapety, ale ścian wam nie zepsułam. Poszedł sobie sam kupić i pracowniki przez to dzisiaj nie będą robili, jutro zrobią, bo on dzisiaj kupi, jutro nie przyjdą i dokończą. I musimy im więcej zapłacić w związku z tym? Ale w ogóle jakie teraz jest fajne światło widzowie, nie? Zobaczcie, jak to wszystko fajnie wygląda, nie? Ten pył taki unoszący się dookoła. No. Na kamerze pewnie tego nie widać, przynajmniej na tej kamerze, ale jest naprawdę fajnie. Takich rzeczy, bo potem Wiskochany będzie pisał, że ja tylko za kamerą stoję i ja tobie pozwalam takie męskie rzeczy robić. Jakbyś to nie nagrywał, to nie mieliby co oglądać. Ale Wiskochany uważa, że ty nie możesz robić takich rzeczy. Proszę. Oczywiście, że mogę. Mój powiedział, że znów ma tego z jego w komentarzach, bo on nagrywa jak fara robi, a on stoi. Tak. Widzicie widzowie, nawet tutaj wujkowie się z was śmieją. Znaczy się ze mnie, nie? No ale bardziej z was. Aj widzowie, kochani widzowie. Jesteście czasami tacy zabawni. To co, ja pójdę poodpoczywać, a ty popracuj, tak? Dobra, pa. Thank you.
Dobra widzowie, to było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Szybki raport, co się udało zrobić i zaraz spadamy do domu. Udało się znieść arkę, powiększyć i to okazało się, że nie jest nośna ściana, bo tam była cała zbudowana. To jest teraz już nośna, ją nie dotykamy. Tu była taka na ziemi, ten beton. Tu było taki zamurowany też, wszystko znieśliśmy, to będzie łazienka. I choć tam to zaczęliśmy robić. To można też zdjąć, bo ona nie jest ścianą noszącą tamtą. Tylko z tym jest już w ogóle ciężka walka, bo tutaj ciężki beton, nie? Z tym. No ale chłopacy dadzą radę. Wszystko jutro ogarnięte będzie. Mamy taką nadzieję. Jeśli chodzi o kolejne działania, to plan jest taki, żeby pozbyć się tych śmieci, czyli tych worków. Tak. To jutro też chłopaki powinni przyjechać. To ścianę chcemy jutro znieść. Tak. Ta ściana jutro będzie wyburzana. Też na jutro już jest zamówiony wywóz śmieci. W kolejnym odcinku będziemy się tym zajmować i temu przyglądać i tego pilnować. I też jutro będą chłopacy od tapet kończyć swoją robotę. Tak, tak, tak. No, bo więc... dzisiaj tam wyszedł ten problem, nie? Tak, więc w kolejnym odcinku będzie się też sporo działo. No a tymczasem pozostaje nam tylko się pożegnać. No pa! Zamawiam taksówkę, idziemy do domu. I zachęcamy do komentowania, subskrybowania, lajkowania, udostępniania i wspierania. Tak, jak macie ochotę, możecie też nas wesprzeć na Buy Me a Coffee. Więc to tyle, do następnego, trzymajcie się, ciao. Pa.